Cześć, witajcie. Słuchajcie, w związku z pytaniami chciałem Wam odpowiedzieć na jedną rzecz. Zadajecie czasem pytania, czy samochód może szarpać, jeśli wtryski leją. No i słuchajcie, zrobiłem sobie eksperyment. No i muszę Wam wyprostować sytuację i odpowiedzieć tak. Natomiast słuchajcie, jaki jest efekt? Efekt szarpiącego samochodu powstaje z tego wtrysku, no a ja Wam zaraz opowiem dlaczego. Generalnie rzecz jest jaka. Jeśli mamy szarpanie z układu wtryskowego, to pamiętajcie, wtrysk, jeżeli szarpie, to szarpie w całym zakresie obrotów. Nie ma czegoś takiego, że wtryskiwacz poszarpuje przy obrotach jakichś tam określonych. Jeżeli są jakieś określone, to tylko dlatego, że są jakieś kryteria niespełnione bądź przekroczone. To gdzieś tam na jakimś filmikach jest poruszone. Natomiast słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób. Zamontowałem sobie wtryskiwacz, cały, kompletny wtrysk, z zaworkiem, który leje, ale słuchajcie, leje, nie w dół leje, bo końcówka wtryskiwacza jest idealna, tylko leje w powrót. Nie będę omawiał próby przelewowej, jak się robi, bo myślę, że chyba większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak to robić. Natomiast słuchajcie, efekt powstaje taki, że jedziemy przy dowolnej prędkości już tam powyżej 1000 obrotów i mamy efekt stukania, klepania wtrysku, jednocześnie mamy efekt takiego podszarpywania, czyli tak jakbyśmy to przyjęli w benzyniaku, wypadanie zapłonów, co jest niewyłapywane w przypadku jakiegokolwiek diesla, bynajmniej rzadko kiedy, że jest wypadanie zapłonu. Natomiast taki powstaje efekt. Po prostu my naciskamy pedał gazu, chcemy przyspieszać i oprócz tego stukania słyszymy takie tuk, 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 czyli znaczy oprócz tego stukania tuk, tuk, które słyszymy, wyczuwamy też szarpanie, ale to szarpanie jest, można powiedzieć, w całym zakresie. Wiadomo, że ono troszeczkę się pewnie uciszy, jak silnik nabierze temperatury, bo siłą rzeczy musi, bo spalanie jest wygodniejsze. Natomiast słuchajcie, sprostowanie takie. Dlaczego taki efekt powstaje? Jeżeli chcecie zdiagnozować, czy to faktycznie u Was ma miejsce, to co musicie zrobić? Musicie zrobić sobie najnormalniej w życiu próbę przelewową. Nie będę tłumaczył już, jaka procedura jest. Generalnie zasada jest taka, chociaż tam filmik gdzieś mam, jak mi się uda go odzyskać, to wkleję. Zasada jest taka, żeby tą próbę przelewową robić na układzie ciepłym. Dlaczego? Dlatego, że ciepły układ ma to do siebie, że wtrysk jest gorący, pompa jest gorąca, metal się rozszerza i wtedy troszkę inaczej to wygląda jak w rzeczywistości na zimnym silniku, bo wiadomo, że metal się skurczy i te ciśnienia mogą być zupełnie inne. Natomiast wracając do tematu, dlaczego wtrysk szarpie, jeżeli próba przelewowa wyjdzie nam kiepsko? I znaczy, co znaczy kiepsko? Dobra próba przelewowa, jeśli gdzieś znajdziecie jakiś filmik, na którym jest pokazany, bądź ktoś skomentował, powinna się mieścić w zasięgu nowego, idealnego wtrysku 14-16 ml. To jest wtrysk idealny. Nie wierzę w to, że ktoś w starym samochodzie zrobi sobie wtrysk i nagle będzie miał taką malutką próbę. No, być może, no chwała, niech komuś się tam uda. W każdym bądź razie to jest wtrysk nowy, idealny. Generalnie, jeżeli będziecie mieli tych mililitrów 80, czasem możecie mieć i setkę, 120, 150, bo różne wartości możecie mieć, wtrysk może być w różnym stanie, to wtedy efekt właśnie będziecie mieli tego poszarpywania i stukania wtrysku. Dlaczego mamy stukanie? Dlatego, że jest on źle wysterowany, bo komputer podnosi mu dawki na plus. Czyli jeżeli sobie zrobicie odczyt korekcji wtryskiwaczy, tych wtrysków, to będziecie mieli ten wtrysk stukający bardzo dużo na plusie, jeżeli on będzie niedomagał. A niedomagał będzie dlaczego? Ano właśnie dlatego, że słuchajcie, na wszystkie wtryski przychodzi ciśnienie określone, przykładowo tam powiedzmy, przyjmijmy 500 barów, przychodzi na wszystkie wtryski, no i one się przy tym ciśnieniu otwierają, a jeden z wtrysku niestety tego ciśnienia, mimo że to się bardzo szybko odbywa, nie dostaje, dlatego że to ciśnienie powraca z
powrotem w powrót. Ten wtrysk nie leje w kocioł, tylko leje w powrót. I później właśnie efekt jest taki, że ta iglica nie w pełni jest unoszona przy tym ciśnieniu. Powstaje tak jakby efekt przesterowania, bo wtrysk zostaje prądowo zwiększony. Po prostu jego czasy wysterowania, otwarcia są na tyle duże i długie, że wtrysk zaczyna mieć efekt stukania. I jednocześnie może się przy tym właśnie pojawić efekt taki, że któryś tam ten wtrysk, który powiedzmy omawiamy, czyli wtrysk, który nam leje w powrót, czyli z uszkodzonym zaworkiem, będzie nie w pełni rozpylał paliwo, co będzie skutkowało tym, że powstaje nam efekt właśnie takiego szarpania, czyli tak jakby wypadania ze płonu. Ale to jest wyczuwalne, bo to nie jest kołysanie, słuchajcie, silnika. Kołysanie silnika, jeżeli jedziemy, powstaje na skutek błędnego wysterowania wszystkich na przykład wtryskiwaczy, czy jeżeli macie niedobory powietrza, czyli gdzieś tam w układzie powietrza jest nieszczelność, bądź podobna jakaś inna sytuacja, wtedy będziecie mieli efekt takiego kołysania silnika. To nie jest szarpanie. To zmienia postać rzeczy. Tamte szarpania się pojawiają w granicach 2000 obrotów i już powiedzmy się zaczynają na silniku ciepłym. Natomiast efekt stukania i szarpania pojawia się czy to ciepłym, czy to na zimnym silniku. Na ciepłym troszeczkę mniej, ale w całym zakresie nadal. Także żebyście potrafili sobie to rozróżnić. I słuchajcie, co? Co mogę powiedzieć? Nie musicie wymieniać wszystkich zaworków, jeżeli okaże się, że u was któryś ten wtrysk faktycznie leje i zobaczycie sobie, że on w tą menzurkę przy próbie przelewowej sobie spuszcza to paliwo w powrót. Wtedy możecie wymienić tylko i wyłącznie sam zaworek. Kwestia wymiana tego zaworka, gdzieś tam na którymś filmiku jest u mnie, możecie sobie podglądnąć, jak rozebrać wtrysk, jak wymienić zaworek, czym go rozebrać, żeby go nie ukręcić. Także bez problemu dacie radę takie coś zrobić. Bynajmniej nie bójcie się, jeżeli macie jakieś tam pytania i potrzeby i tego typu rzeczy są wam potrzebne, a nie potraficie sobie poradzić, napiszcie, postaram się wam pomóc. Natomiast chciałem wam to właśnie w ten sposób sprostować, mówiąc odnośnie tego szarpania i stukania, czy taka możliwość jest. Więc odpowiadam od razu tak. Ale to nie jest ze względu na uszkodzony wtrysk, jeżeli rozumiemy uszkodzenie wtrysku jako lanie, tylko powiedzmy tylko uszkodzenie samego zaworka, bądź na tyle zużycie, że ten wtrysk nie jest w pełni wysterowany ciśnieniem oczywiście, bo on jest wysterowany prądowo, ale cewka, jak będzie się podnosiła bardzo dużym prądem, znaczy może nie cewka, tylko zaworek będzie otwierany bardzo dużym prądem z bardzo długimi tymi czasami, to właśnie będzie efekt tego stukania, klepania i to szarpanie. Także słuchajcie, myślę, że filmik komuś sprostował tę sytuację, a jeżeli ktoś tam ma pytanie jeszcze na ten temat, śmiało piszcie, będę się starał wam pomóc. Bo dużo filmików mam właśnie ponagrywanych takich, które mam co prawda na dysku takim utraconym, ale powoli mi się udaje to odzyskiwać. Także słuchajcie, śmiało. Jak się filmik komuś przydał, łapeczka w górę. A jak macie pytania, to piszcie. Także pozdrawiam. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy zasubskrybowali mój kanał. Kto tego jeszcze nie zrobił, to sobie zróbcie. Bo to, słuchajcie, problem nie pojawia się tylko w przypadku jakiegokolwiek pojazdu marki Ford, tak jak niektórzy to twierdzą, bo generalnie te problemy się pojawiają w prawie w większości pojazdów, które są z systemem Common Raila. Także nie możemy tego skrytykować, że to tylko w jednej marce, bo wszystkie Common Raile mają podobny efekt. Także jeszcze raz dziękuję, łapeczka i dziękuję wszystkim i do usłyszenia. Pozdrawiam.